nie są niestety wycieczki po polach, omijanie traktorów, tylko tutaj jest naprawdę hardkorowy teren. Cześć, z tej strony Adrian z ATV Kłatotwock. Cześć wszystkim, z tej strony Adrian z ATV Kłatotwock. Chciałbym dzisiaj pokazać dwa fajne projekty, które stworzyliśmy dla dwóch różnych klientów. Po lewej jest to klient, który mieszka za granicą i tam, gdzieś, i tam też kład zostanie dostarczony. Słuchajcie, klient jest w Szkocji aktualnie i tam ten kład właśnie będzie jeździł. Także tu jest cały projekt u nas wykonany. No i jakby cały tutaj zestaw dodatków, no to wszystko mam wypisane, włącznie z mechaniką, jaka tutaj była prowadzona, włącznie z przeglądami. Tutaj jest zaś Radka, który mieszka w Polsce, robi u nas tutaj różne modyfikacje. Chciał u nas kupić kłada, ale nie mieliśmy wtedy, kupił u konkurencji, ale od razu do nas dostarczył pojazd na modyfikację. Także słuchajcie, no przyjmujemy również pojazdy od konkurencji, nie ma problemu, zapraszamy. Tutaj jak już ktoś wjedzie, to już nie wyjedzie. CF Moto Grey Edition, szara, rocznik 21, pomarańczowa zaś to 19 rocznik. Wersja XC, czyli z gazowymi amortyzatorami, tak, kiedyś były w standardzie, teraz w standardzie są olejaki i za XC-ka trzeba dopłacić. Ale powiem szczerze, olejaki chyba the best, jeśli chodzi o teren błotnisty. Tak uważam, tanie w eksploatacji. Amor kosztuje 100 euro, a tutaj kosztuje 300 euro. Jest różnica? Jest. A tak naprawdę no, gazowa to raczej wykorzystać ją do jakiegoś cross country, czyli szybkich przelotów, a olejówkę do błota raczej no, nie ma co nad Amorem się za bardzo zastanawiać. Tutaj spody klient miał wcześniej założony oraz kufer, ale reszta modyfikacji została przeprowadzona, więc wam tłumaczę, co robiliśmy w tym pojeździe. Więc tak, wynieśliśmy chłodnicę ze snorklami, włącznie z czujnikami temperatur wody. Tu i tu. Tutaj są czujniki właśnie temperatur. Dystanse 45, lift z zawieszenia. Rozszerzony przegląd, włącznie z wymianą świec, regulacją zaworów, sprawdzeniem stanu rozrządu, ogólnie taki cały przegląd. Kalamitkę dorobiliśmy na wahacz tylni, bo stare 850 litrówki z pierwszych roczników nie posiadały kalamitki tutaj. Tu już jest dorobiona kalamitka. Tutaj zobaczcie, rocznik 2.21 ma kalamitkę fabrycznie oraz taka zmiana, można zaobserwować, jest żeliwny wahacz, a 850 stara miała stalowy, także tu macie do wglądu, tak jak różniły się, no troszeczkę widzicie różnicę. Tutaj przełączniki, co rok są różne modernizacje, ja uważam, że teraz są najbardziej the best te roczniki, jeśli chodzi o poprawienie różnych rzeczy. Co tu dalej, końcówka wydechu nierdzewna, ta, która taką reklamujemy, korek na kluczyk, bumper przód, bumper tył, pasek redline na nowy, rurkę spustową do wody, tutaj standardowo zawsze robimy przy relokatorze spustową, opony Ankla z montażem, lina syntetyczna z prowadnicą, również akumulator nowy, zmiana zbiorniczka, no, niektórzy mówią zbiorniczek na mocz, zmiana na nową klamkę z nowych roczników, tak jak ma 221, to tak ma teraz ten 19 rocznik klamkę. Ochraniacze dla tylnej osoby, one są z takiego pluszowego materiału, także osoba z tyłu na pewno ma ciepło, jeśli chodzi o to, bo tutaj jest klient, który jeździ z żoną, więc chciał, żeby miała miło i przyjemnie z tyłu. Relokator firmy Storma z wyciętym laserowo napisem, takim logiem CF Moto. Dodatkowo zastosowaliśmy jeszcze taki, to nasza dodatkowa rzecz,
podwyższenie, żeby była tam jakaś tam wyżej troszeczkę ta chłonica. To jest oczywiście odkręcane, można powrócić do fabrycznej konfiguracji i tak dalej. Oczywiście pakiet uszczelnień silnika, także można brodzić po licznik spokojnie. Jest już przetestowany, zaraz zobaczycie zresztą nagrania z wyjazdu. I to tyle, jeśli chodzi o pomarańczkę. Klient jakby u nas pełną taką zgodę dał na jazdę. Jeździliśmy, testowaliśmy, nawet sam mówił, proszę jechać, proszę jechać, proszę jechać. Jeździliście, jeździliście, jeździliście? Tak, jeździliśmy. Także zobaczycie na nagraniach. Co do szarego, relokator, snorkle, czujniki paska i wody, tak jak tutaj w przypadku lift zawieszenia, podnosimy o 4 cm, dystanse 45 mm. Poszerzenie nadkoli koniecznie, no bo jak poszerzacie dystansę, to koła Wam wystają, więc trzeba dać te poszerzenia. I zdjęcie blokady linki biegu, żeby Wam biegi lekko wchodziły. I to tyle z tych modyfikacji. Spod aluminiowy już wcześniej u nas doposażał tam na pierwszym przeglądzie. A tutaj resztę takich dodatków, co montowaliśmy. Także tak to wygląda. Zobaczcie procedurę startu czujników COSO. Po prawej macie temperaturę paska, po lewej niebieską temperaturę wody. Bardzo przydatna rzecz. Wtedy wiecie, kiedy zejść ze sceny, jak już będzie przegrzany, albo i nie. Też testowaliśmy, jest szczelny pojazd. Też blaszka jest tutaj regulująca, także można sobie to obniżyć oczywiście. No ja daję trochę wyżej, żeby była tam swoboda do ewentualnych tutaj podmianek. Akumulator wymienialiśmy w tym pomarańczowym, także słuchajcie, to naprawdę jest łatwy demontaż. Wystarczy, no pokażę na pomarańczowym, jak to wystarczyło. Wystarczyło odkręcić te dwie śruby, położyć te kominy na licznik i to sobie odkręcić i położyć pion jak maskę. W starych BMW, jak ktoś wie, maski były do przodu, tak samo tutaj. No i akumulator pyk do góry, więc został wymieniony akumulator dopiero, słuchajcie, jak relokator był, bo okazał się, że on po jakichś tam dniach zaczął padać na mnie. Także patrzcie teraz, jak jeździliśmy kładami. Jeździliśmy bardziej pomarańczowym, bo szary teraz dopiero skończyliśmy. Jeździliśmy pomarańczowym razem z Overlandem, także zobaczycie, jak wygląda testing tych pojazdów. Jeśli chcecie takie projekty zrobić, to zapraszamy do nas. W sobotę możecie z nami wtedy pojeździć, przetestujemy razem, musimy wszystko sprawdzić, wiecie, no kład jedzie daleko do Szkocji, po co to poprawiać, sprawdzić dwa razy lepiej i działać, także oglądajcie. Wycieczki po polach, omijanie traktorów, tylko tutaj jest naprawdę hardkorowy teren. Ale Ankla robi robotę, naprawdę. Jak ktoś się zastanawia nad oponami Ankla, to naprawdę nie ma co. Zilla to oczywiście jest błoto, ale Ankla to jest taka opona, że dojedziecie też do tego błota, ale nie przy okazji półbieżnika zmarnujecie, nie?
włączyć. Zobaczcie, 850 może być naprawdę fajnie zrobiona. Wiślane mokradła, stare do rzeczy Isły. Piękne tereny, słuchajcie, pod Warszawą, takie cuda. Naprawdę nie trzeba gdzieś daleko wyjeżdżać, trzeba wiedzieć gdzie. Testera, który sprawdza głębokość. Nie było cefek, to wziął RMA, a jak były cefki, to wziął cefkę, no ale wiadomo, ktoś ma firmę, koniec roku, to wiadomo, że musi jakiś tam zakup zrobić. Jak? Koleiny wywalone po jakiejś zmocie czy po czymś. No tak, bo tutaj się, bo wiesz co, kiedyś te drzewo nie było rzucone, to tamtędy tak przewalali, nie? Ja pamiętam ten szlak. No. Ładujesz się tu? Czy tak? Tamtą stroną chyba, że. Bo nie wiem jak pod drzewem jest. Wygląda jak teren gdzieś, wiesz, w Orleanie, w Stanach, jak no. Nagrywają. Dziura. A, widziałem, jak prawie ci położyło.
zobaczyć. Weź zobacz kije może. A zresztą tu chyba płasko. Po prawej stronie mamy temperaturę wody, tutaj jest pas. 50 stopni pasek, 90 wody. Jedziemy dalej, dawaj.
Cześć. Z tej strony Adrian z ATV Kłatotwock.